Cześć, to Jeżero i Metoda na Przeszkody. Zapraszam na film taki bardziej gadany, w którym powiem o swoich planach na ten rok i żeby coś tutaj jeszcze było ciekawszego, to o 10 swoich sposobach i strategiach, jak realizować właśnie te plany, a będą to takie strategie nieoczywiste. Także zapraszam. Pierwszy główny cel na ten rok jest złożony, czyli kontynuowanie biegów Ultra OCR. I tutaj po pierwsze Spartan Ultra, Ranmagedon Ultra, myślę, że tak, no i Barbarian Pain. Ten ostatni nie jest ultra, ale jest też bardzo długim biegiem, bardzo wymagającym. Czyli właśnie kontynuowanie tych biegów. Może jeszcze jeden ultra. I jaka tutaj moja ulubiona strategia? Małe kroki, wielkie dystanse, ponieważ każdą wielką i trudną rzecz można rozłożyć na wiele łatwych i małych kroków. Nawet codziennie przez 15 minut, czyli jeżeli się zastanawiasz nad podjęciem jakiegoś dużego wyzwania, to można zacząć robić cokolwiek w tym kierunku już od dzisiaj. Także możesz się zastanowić, co od dzisiaj mogę zrobić, żeby osiągnąć swój cel. Brzmi to tak trochę farmazonowo, ale no tak właśnie to działa. Drugi cel, też złożony, ponieważ po prostu udział w różnych biegach OCR. Takich na przykład Bullet Run, Śląska Liga OCR, może Armageddon Active. Inne są dość daleko, więc jak będę przy okazji, to wpadnę na Runaway'a na przykład chętnie bym wpadł. I o co chodzi z tymi celami? To są cele poboczne. One nie są tak ważne jak te biegi Ultra OCR. I kolejna strategia, która mi towarzyszy właśnie przy takich pobocznych celach, to jest zwracanie uwagi na odpoczynek i regenerację. Wydawałoby się oczywistość, jednak mało jest, rzadko jest tak, że jeżeli coś, weźmy tutaj sport, trenuje na 100%, to również na 100% odpoczywa. Ponieważ no tak u nas jest, że odpoczynek, czyli tak zwane nic nie robienie, jest określane i brane jako strata czasu. A jest to tak naprawdę ładowanie akumulatorów na to, żeby no działać dalej. Więc jeżeli są jakieś takie pobieżne cele, nie lecę na nich na swojego maksa. Oszczędzam się, generalnie traktuję je treningowo i po prostu, żeby sprawdzać się w drodze do realizacji tych głównych celów. Czyli jak mam start co tydzień, to nie jest co tydzień na 100%, ani też nie jest co tydzień. Tylko tak właśnie, żeby to rozłożyć, żeby był czas na odpoczynek i regenerację. Koniec Spartana w Polsce. Czy w 2022 roku, czy w ogóle? Jakie jest wasze zdanie? Ja uważam, że w ogóle. Jeżeli poddał się i zrezygnował z naszego rynku, co jestem w stanie zrozumieć, bo po prostu się nie opłaca, to bardzo, bardzo wątpię w to, żeby wrócił. Jednocześnie liczę na to, że mimo wszystko, kto wie, kto wie, może stanie się coś takiego, że wróci. No i jak tutaj właśnie dalej z moimi planami spartanowymi? Spartan Obstacle Specialist, planowałem zrobić ten kurs od lat, kurs przeszkodowy, takiego eksperta przeszkodowego. Uważam na ten moment, zwłaszcza w obliczu tego, że Spartan z Polski się wycofuje, no nie widzę sensu, żeby to kontynuować i inwestować w to. Spartan Agoge ciągle mnie kusi, jednocześnie widzę u siebie już coś takiego, że nie mam takiej potrzeby, żeby podnosić swoje poczucie wartości, udowadniając sobie, że jestem w stanie podjąć i ukończyć jakieś bardzo, bardzo trudne wyzwanie. Czyli jeżeli chodzi o Agogę, myślę, że jak będzie w okolicznościach takich i w okolicy bliskiej w miarę, no to pojadę. Jeżeli chodzi o Agogę, jakby ktoś z was chciał, to pojawiła się wreszcie pierwsza polska relacja Andrzeja Tomczyka. Gratulacje dla Andrzeja za ukończenie Agogę w Arabii. No i tam jest świetna relacja, jeżeli chodzi o Agogę. Dalej, jeżeli chodzi o Spartana, to z takich celów, które chcemy zrealizować z moją Kasią żoną, to jest Spartan Trail, czyli ten Spartan bez przeszkód. Nie? Spokojnie, nie porzucam przeszkód, ale ten Spartan bez przeszkód właśnie chcielibyśmy razem zrobić. I to jest 10, 21 i 50 km. No ta trifecta właśnie taka nieprzeszkodowa. Jeśli terminy się zejdą, to bardzo, bardzo chętnie to zrobimy. I co tu będzie ważne, bo kolejna strategia na realizację celów to jest właśnie dieta i picie. I też by się wydawało, że oczywiste, no jednak tą energię skądś trzeba mieć, a często jest tak, żeby szybko jakiegoś śmiecia zjeść. Ja nie podchodzę do diety bardzo ortodoksyjnie, jednocześnie staramy się jeść zdrowo, żeby tej energii było wystarczająco dużo i unikać właśnie tłuszczy, słodyczy, alkoholu. Ja nie piję w ogóle kawy, herbaty, generalnie wyłącznie wodę i to mi służy. Także jeżeli chodzi o napoje, zdecydowanie unikam jak ognia energetyków, bo to jest coś, co jest bardzo modne, sprzedawane one są emocjami i to mi się nie do końca podoba, ponieważ właśnie takie emocje jak ekscytacja, właśnie taki entuzjazm, dużo radości, podejmowanie jakichś bardzo epickich wyzwań w niesamowitych okolicznościach, no to właśnie często jest kojarzone z energetykami i one są
pod płaszczykiem takich zabiegów sprzedawany, więc zdecydowanie, jeśli jestem zmęczony, to właśnie poprzednia zasada, odpoczynek i regeneracja, a nie sztuczne ładowanie się tauryną, kofeiną i jeszcze całą tą inną chemią, która tam jest. Czyli tak, to byłaby ta kolejna zasada związana z energią, dietą i żywieniem. Lepiej mądrze odpuścić, niż głupio trwać. Konsekwencja i zaangażowanie. Często, czasami bywa tak, że wpadamy właśnie w taką pułapkę zaangażowania, no bo też jest takie podświadome programowanie, jak zacząłeś, to skończ. No i trwamy w czymś, czego tak naprawdę nie chcemy robić, nie jest to zgodne z naszymi potrzebami, umiejętnościami, silnymi stronami, no ale właśnie na tej zasadzie trwamy. Więc tą zasadę odnoszę do zawodów ninja. Dalej w tym roku nie planuję w nich startować, zrezygnowałem z tego, bo zrozumiałem właśnie, że nie realizowałem swoich silnych stron i to było właśnie takie trwanie, które ograniczało mnie na innych polach. Czyli rezygnując z zawodów ninja, jestem w stanie ten czas przeznaczyć na inne aktywności. Jednocześnie nie rezygnuję z zabaw na przeszkodach ninja, ani w promowaniu ninja, ani tego, że uważam to za coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Zresztą to jest stan umysłu, nieodwracalny. Więc będą z tym związane filmy, wywiady, metody na przeszkody, zwłaszcza te pro-metody na przeszkody właśnie związane z ninja. Dalszy rozwój kanału metody na przeszkody, samych metod, pro-metody na przeszkody. To jest bardzo ważny plan na ten rok. Tak samo ławeczka MNP, tak żeby pogadać z ciekawymi ludźmi, dowiedzieć się, jakie jest ich podejście, jaką drogę mentalną przechodzili. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje. Oczywiście dalsze relacje z zawodów, z różnych sal, ciekawych miejsc, które są warte do odwiedzenia dla osób, które trenują przeszkody. No i właśnie, bo ja nie mam czasu na te wszystkie filmy. Ja uważam, i to jest kolejna moja zasada, że czasu nie można mieć. Skoro go nie można mieć, nie można go ani znaleźć, ani zgubić. Zarządzanie czasem jest związane z jego przeznaczaniem, inwestowaniem. Unikam zdecydowanie określenia poświęcać, bo ono ma już taką semantykę, która dla mnie by nie była zdrowa. No i właśnie ja decyduję, że przeznaczam ten czas na rozwój kanału, czyli jeśli mówię jednej rzeczy w danym momencie tak, to znaczy, że jakiejś innej w tym samym momencie mówię nie. No i warto zastanowić się na tym, że dokonując jakiegoś wyboru, a zawsze to jest wybór, świadomy bądź nie, brak decyzji też jest wyborem, oznacza to, że czemuś mówimy tak, czemuś mówimy nie. No i warto się przyglądać, jakie to są rzeczy. Kolejna zasada związana z zarządzaniem czasem i wyborem, na co go przeznaczam, to jest u mnie zdecydowane ograniczanie social mediów. Na Facebooku mam zaznaczone wyłącznie te strony i osoby, których posty niosą dla mnie jakąś wartość. Jestem w stanie się czymś zainspirować, czegoś nauczyć, o czymś interesującym dowiedzieć. Wyłącznie takie rzeczy obserwuję. Prowadzę swoją stronę, raczej dwie, bo jeszcze jest graffiti i murale, które robię. I tutaj staram się inwestować czas, czyli żeby zaprezentować swoje prace, ale właśnie unikam takiego bezproduktywnego przeglądania, przewijania, nawet nie mam smartfona. Ciągle jeszcze jestem w stanie nie mieć smartfona, właśnie też jest to jeden z moich sposobów, żeby tego czasu w ten sposób nie przeznaczać, ponieważ są nawet aplikacje, które śledzą, ile siedzimy na Facebooku, Instagramach i różnych innych tego typu rzeczach i zazwyczaj jest to dużo, dużo więcej niż się wydaje, a patrząc na to jeszcze w kontekście zasady małe kroki, wielkie dystanse, to za ten czas można byłoby zrobić bardzo dużo tych małych kroków, które prowadzą nas do celu, czyli właśnie to jest to jeszcze powiązane z kolejną zasadą, czemuś mówię tak, czemuś mówię nie, więc jeżeli decyduję się na bezproduktywne przewijanie Facebooka, to warto się zastanowić, co mógłbym w tym czasie robić, co byłoby dla mnie wartościowe. Jeżeli z drugiej strony jest to przewijanie takie, które niesie dla mnie wartość, to jest to jak najbardziej ok, więc warto właśnie sobie to przeanalizować. Zawodom różnym, przeróżnym zawodom sportowym zazwyczaj większości osób towarzyszy stres, napięcie, lęk i strach. Jest to taka mieszanka, która rzadko kiedy pomaga, tylko bardziej ogranicza, jesteśmy spięci, no i wtedy trudno jest wykorzystać pełnię swoich możliwości. Oczywiście poszukiwanie źródeł tych emocji jest to najczęściej głębszą pracą i takie moje podejście możecie zobaczyć w innych moich filmach z serii metody na przeszkody poza trasą. Tutaj powiem tylko o jednym sposobie, który uważam, że w bardzo krótkim czasie bardzo szybko pozwoli ci się pozbyć znacznej ilości stresu, lęku i napięcia. To jest, dawałoby się proste, odciąć się od wszelkich informacji w mediach, czyli takich informacji w sensie wiadomości, newsów, faktów, wydarzeń, no różnie w różnych mediach się to nazywa, ale generalnie chodzi o tak zwane właśnie wiadomości, ponieważ one są podawane w taki sposób, że właśnie ta metoda, w jakiej są podawane, ma wywoływać takie emocje jak strach, niepokój, poczucie braku bezpieczeństwa, lęk i
Później tak właśnie się czujemy, a emocje bardzo wpływają na to, jak funkcjonuje nasz cały organizm, nie tylko psychicznie. Więc ja od 12 lat nie mam telewizora, nie słucham radia, nie czytam w internecie. Po prostu odcinam się od tego. A jakby miała wybuchnąć tam 10. wojna światowa, to i tak się dowiem. Stragan OCR. Co z straganem OCR? Będzie w tym roku na nieco mniejszą skalę. Jednocześnie będę mieć tutaj na straganie OCR bardzo ciekawy dodatek do swoich chwytów. To będą głównie nunchaka. Na nich się chcę skupić, ponieważ jest to taki jeden z najtrudniejszych chwytów, a jednocześnie prosty do wykonania. No i właśnie, będę dodawać do nich taki plan treningowy, który pozwoli ci zdecydowanie podnieść skuteczność na przeszkodach. Bo najczęściej jest tak, że dużo osób i trenerów skupia się na chwycie, na podciąganiu, na tego typu sile. A jest jeszcze jedna rzecz, która dość rzadko jest trenowana i na to rzadko się zwraca uwagę, a jest tak naprawdę kluczowa do tego, żeby podnieść swoją skuteczność na przeszkodach bez względu na poziom zaawansowania. Właśnie nawet dla początkujących ten trening szybko zaowocuje dużym podniesieniem skuteczności na przeszkodach. Więc właśnie, kolejna zasada. No nie, że mi się udało albo mi się nie udało, tylko zrobiłem albo nie. Ponieważ takie określenie udało się, gdzieś moje sprawstwo i mój udział w tym, co osiągnąłem, gdzieś deleguję na zewnątrz. Na szczęście, na przypadek, na innych ludzi, na pecha i tak właśnie, tak gdzieś na zewnątrz. Często jest to powiązane też z myśleniem magicznym. Jak tam wstanę którąś nogą z łóżka, to będę miał dobry dzień. To jest, nie do końca tak jest. Tylko właśnie nie udaje się, tylko zrobiłem. To wynika z moich decyzji, czasami braku decyzji, ale to też jest decyzją, więc dlatego zwracam uwagę i unikam sformułowania udało się, bo nic się samo nie udaje. Ostatnia zasada, dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tego filmu, takiego troszkę innego, jednak uznałem, że te nieoczywiste zasady osiągania celów, które ja od lat stosuję, są warte tego, żeby się z tobą nim podzielić. I ostatnia zasada, żyj tak, by nie czekać na piątek. Jak widzę w mediach, to się dzieje. Piąteczek, piątunio, piątuś, lepsza połowa dnia, czekanie na weekend, nienawidzę poniedziałku. To właśnie jest dla mnie takim podświadomym wzmacnianiem tego, że praca jest czymś, czego się nie lubi, jest przykrym obowiązkiem, często w miejscu, którego nie lubimy, z ludźmi, którymi nie lubimy. Bywa jeszcze, że za pieniądze, które nas nie satysfakcjonują. I to jest coś, co jeżeli się dzieje odpowiednio długo, to generuje w nas inne emocje. Frustracja, nuda, taki brak sprawczości, poczucie bycia trochę taką ofiarą, bycia zależnym od innych. I to jest coś, co bardzo wpływa na to, czy osiągniemy wszelkie inne cele. Więc to jest coś, co ja od dawna stosuję i bardzo, bardzo mi to pomaga, ponieważ praca, którą lubię, pozwala mi mieć więcej energii na inne rzeczy, które też chcę zrobić. I z taką myślą zostawiam życzę szczęśliwego osiągania celów, powodzenia i do zobaczenia na trasach. Au!